Jest czwartek, 6 czerwca. Uświadom sobie, gdzie jesteś i co robisz. Pan przychodzi do ciebie właśnie teraz. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go: które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: pierwsze jest: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu. Słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Dla Żydów bardzo ważne było wypełnianie prawa. Jezus z wielkiej liczby przykazań wybiera dwa, które dotyczą miłości Boga i bliźniego. Wszystkie nakazy i zakazy zawierają się w praktykowaniu miłości. Zastanów się, czym jest dla ciebie miłość. Co to oznacza w praktyce?
przykazaniu miłości Boga słyszysz o czterech sposobach okazywania Bogu miłości. Chodzi o serce, duszę, umysł i moc. To biblijne nazwy różnych obszarów ludzkiego życia. Można je zidentyfikować jako uczucia, duchowość, rozum, siłę. Bóg pragnie, abyś kochał Go całym swoim życiem, uwzględniając Go w codzienności, w myślach, decyzjach, czynach, słowach. Który z tych obszarów jest teraz dla Ciebie najważniejszy? Prawdopodobnie codziennie doświadczasz tego, kiedy Twój czyn lub słowo zbudowały bliźniego, a kiedy go skrzywdziły. Podobnie nasze myśli, słowa, decyzje i czyny względem nas samych mogą nam służyć lub szkodzić. Bóg mówi, żeby kochać drugiego człowieka jak siebie samego. Pomyśl więc o tym, jak dbasz o siebie. W jaki sposób możesz okazać sobie wyrozumiałość, dobroć, łagodność. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go: które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: pierwsze jest: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu. Słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus,
widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Jezus, człowiek, Bóg, pragnie relacji z Tobą. Opowiedz Mu o tym, co pojawiło się w Twoim sercu w czasie tej modlitwy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.